Słuchajcie, bardzo dużo nowego sprzętu w Endurofinie się pokazało. Rewerb, którego kupiłem na początku tego roku, okazał się bardzo fatalnym zakupem. Każdy trip rozpoczynał się od setowego, takiego wiecie, odpowietrzenia tej sztycy. Dlatego wymieniłem sztycę rewerba właśnie 200 mm na one-upa. Podobno jest to bardzo prosta konstrukcyjnie, sztyca ma jakiś tam kartridż, wiecie, jak się zepsuje, to generalnie wymieniacie kartridż. Druga rzecz, czy można pedały w ogóle mówić, strzemiona, udarowo-naciskowe, nie wiem. Takie no, takie smerfowe. Próbujemy nowego. I jeszcze później to w dalszej części o nowych kołach od Nitki. Nowe buty. Tak, nowe buty, proszę. Jednak zacznijmy od tego w ogóle, gdzie jesteśmy i co mamy jechać. Zaczęliśmy z małej miejscowości Bielice. Tą miejscowość może już kojarzycie z vloga o górach bialskich. Tam kończą się bardzo fajne szlaki. Chcąc sobie skrócić dystans, postanowiliśmy pojechać lekko oznakowaną ścieżką. Jak się okazało, ścieżka zamieniła się w strumyk, tak więc miałem okazję sprawdzić wodoodporne lity. Sprawdzają się, ale nie od. Niestety błędy, znaczy nie błędy, no. Może skrócimy troszkę dystansowo, ale czasowo niekoniecznie. O, jesteśmy, to jest gorówkowy, dobra, czekaj. Tak. Słuchajcie, docieramy do Borówkowego. Troszkę skróciliśmy, jednak było to obostrzone, jak widzieliście, wypchaniem, ale jeszcze się z tego kiedyś będziemy śmiać. Ja już się śmieję. Tam jakiś zlot większy jest ilości osób. Słuchajcie, jesteśmy na smreku i nic nie powiem. Powiem coś dalej. Tak, troszkę więcej luzu tutaj jest. Słuchajcie, muszę wam tutaj opowiedzieć coś o tym miejscu, w którym się znajdujemy w tej chwili. Generalnie smrek, który przed chwilą minęliśmy, to jest bardzo znane miejsce. To jest jakby początek tego creme de la creme borówkowego. Mnie jednak zawsze ciekawił jeden zjazd. Tutaj jest, popatrzcie na mapie, zjazd właśnie tym czerwonym szlakiem. To nie jest de facto szlak, to jest taka ścieżka jakaś. Właśnie ze smryka do Ramzowej. Ale on szaleje, bo my... Co? No dobrze jest. Dobrze jest, Widziu. A to przepraszam. No to nic. Poszłaś? Nie wiem, tu mogła co tydzień wracać, serio. No. Pięknie. Pogoda fajna, nie? Bardzo fajna. Pogoda jest taka, wiecie, jedziemy w konwekcji, potem słońce, tak wiecie, baśniowo. Dojeżdżamy do szczytu Klin i teraz już będzie 2,5 km samej dzidy w dół. Jakiej? Nie wiemy. Zobaczymy, na razie jest to bardzo przyzwoite, bardzo fajny szlak, taki fajny natural. Miejscami wąski, miejscami szeroki, bardzo przyjemny. Czekaj! No i co? Tyle outside? Słuchajcie, niestety malety po tych kilku kilometrach, brak tego wypięcia w pozycji, kiedy korba jest z tyłu, no jest niedopuszczalne w mojej opinii. Słuchajcie, spróbuję sobie to przebić, że tak powiem, na blokach, żeby było troszkę bardziej oddalone but od korby. Zobacz, jak mi się będzie z wygodą, że tak powiem. Ja chcę kofolę. Ja chcę kofolę jak już. Jeden z trudniejszych, z bardzo ładnymi widokami, ale jeden z trudniejszych podjazdów takich technicznych tutaj na trasie, na tej trasie na pewno. To jest ten podjazd? Tak.
A w Jesenikach też jeden z lepszych, słuchajcie. Naprawdę wygląda może on niegroźnie. Naprawdę trzeba balansować ciałem, przerzucać przez przeszkody ciężar. Naprawdę jest tutaj co robić. Także jedziemy podjazd cyklotrasą pod Serak. Jedź! Tutaj trzeba było. Nie, wjechałabyś tu. No, zgichałabym się chyba. Nie, dobra. Tak. Idź ty. Jadę, patrz. Patrz jak się to robi. No pokazuj cwaniaczku. Tak się jeździ. Na dzikim zachodzie. Co? Jak wiecie z poprzednich vlogów, Litka uszkodziła rowale fabryczne setowe, które były tutaj w specu. Pomimo niskiej wagi, wkładki kaszkor z tyłu były takie wgnioty, że powodowały, że był, wiecie, ubytek mleka z opony i tak dalej. I słuchajcie, kolejny owoc współpracy z Limon Bike'iem, udany bardzo. Firma Limon Bike złożyła Litce koła. Litka dostała koła lżejsze, słuchajcie, to był w ogóle set, który miałem, chciałem kiedyś złożyć. Chciałem kiedyś złożyć sobie taki set, tylko obawiałem się, że po prostu będzie on zbyt wylajtowany, jak na moją wagę. I chciałem, żeby te koła były po prostu troszkę ciekawsze. Były przede wszystkim set od Litki. On jest 300 gram lżejszy od mojego. Jest to oczywiście kompromis ilości szprych, cieniowanych szprych, czyli wytrzymałości na kole. Jednak właśnie sam jestem ciekawy, jak się to spisze właśnie podczas jazdy Litki. Kultowe 511 z DT, Piasty 350. I co? To był, wiecie, to co mi się bardzo podoba w tych kołach. Proste szprychy. Szprychy, 28 szprych zaplatanych straight pulle, czyli proste szprychy. 300 gram cięższe moje Flowexy, pancerne, absolutnie bez kompromisów wagowych. Pięknie! Super! Na spokojnie linia! Pięknie, Lidziu! Tak jak przewidzieliśmy, słuchajcie, wjechaliśmy w te niskie chmury, które były właśnie poniżej szczytu Kepnika. One się tutaj bardzo ładnie tak przewalają. A my jedziemy na Kamiennym Oku, ale to już nie, bo to jest szczyt. Odbijamy w lewo właśnie do, jak się nazywa? Bela pod Pradziadem.
bardzo wysoko gatunkowy, bardzo, nie? No, mega, fajnie. Mega, mega szlak. Dobrze, jedziemy dalej, teraz lidzior prowadzi. Kępnicki potok, 631 metrów. Słuchajcie, robimy taką pętelkę i wracamy pod Serak. Widzicie, pogoda, ostatnio nie mamy szczęścia do pogody, a z drugiej strony mamy szczęście, no nie, bo miało od 15 padać. No. Miało padać od 15, jest godzina 17:38. Za 2 godziny zachód słońca, a to pachnie czym? Night ride'em. Si, jedziemy. Sama górka mi się z nim pojawi. Gdzieś w oddali. Słuchajcie, docieramy na Serak. No przecudnie. Myśmy jechali, słuchajcie, to jest tak, w ogóle jest pasmo Serak Kępnik. I po prostu chmury się trzymają za nim. To pasmo trzyma chmury. Natomiast z tej strony jest już ładna pogoda. My na szczęście właśnie zjeżdżamy na tą stronę. Dal takim kultowym, tak. Znowu to jest tam taka radiostacja i są zakłócenia chyba. Thank you.
docieramy na Orbiskały. Wielki szacunek dla Litki. Brawo. Słuchajcie, zjechała ten szlak. Słuchajcie, sam koniec, tak, sam koniec. To było po prostu tak, jakbyście wjechali, wiecie, jakby ognisko ktoś wielkie rozpalił. Ja myślałam, że jakaś światłość, jakieś kurde niebiosa tak się rozpali. Ale słuchajcie, wiecie, ten zjazd, ta ściuła, te uskoki kamieni, po prostu te zachodzące słońce, już widać samą końcówkę tutaj, widzicie. No po prostu coś pięknego. Słuchajcie, zakładamy lampki, zaczynamy night ride'a, przed nami jeszcze nawet nie wiem ile. Przed nami jeszcze troszkę przewyższenia, dokładnie musimy się dostać za to pasmo. Za tym pasmem mamy, za smrekiem mamy samochód, także rozpoczynamy sezon night ride'owy. W sumie myśmy go nigdy nie skończyli chyba, nie? Bo tak, wiesz, fat i tak dalej, no. Także jeszcze raz brawo dla tej pani. Dziękuję. Bardzo sprawnie w night ride'owym stylu przebiliśmy się przez granicę i wjechaliśmy bezpiecznie na polską stronę. A tymczasem kończymy naszą piękną jesienicką przygodę. Szlaki jak zawsze naprawdę wysokogatunkowe, zarówno te podjazdowe, jak i zjazdowe, nie zawiodły. Więc tradycyjnie to wszystko na dzisiaj. Do następnego. Cześć! Cześć.